Witajcie kochani w dzisiejszym filmiku. Niezmiernie mi miło znowu Was gościć u mnie na kanale. I tak, dzisiaj filmik instruktażowy, jak przygotowuję moją galaretkę. Niby banalna rzecz, prosta, ale z tego co się dowiedziałam od moich komentatorek, różne są szkoły. Ja Wam przedstawię moją, uważam, że jest najprostsza i każdy, myślę, potrafi ją zrobić. Mam na myśli galaretkę oczywiście, ale bardzo chętnie skorzystam też z innych. Podajcie mi przepisy, jak robicie, albo napiszcie, jaka jest nazwa waszego kanału, to ja chętnie zajrzę tam i zobaczę. Może wasza jest jeszcze bardziej praktyczna. Ja robię tak, zagrzewam prawie pełen czajnik wody. Tutaj jest czajnik, już się nagrzewa woda. Łyżka przygotowana, jedna większa miska i trzy mniejsze. Woda się zagotowała. Dzisiaj operujemy trzema galaretkami. Na pierwszy rzut bierzemy rubinową. Rubinową otwieramy normalnie, tak jak jest tutaj zaznaczone. Wsypujemy do środeczka większej miski. Ja tutaj mam takie dwie miarki. Chcę Wam pokazać. W ogóle to posiłkowałam się taką miarką zawsze, z tym, że większą. No niestety zrobiła puk i po miarce ta jest za mała, bo ma tylko 200 ml, więc musiałabym się namęczyć. W międzyczasie ostygłaby mi woda. Więc posiłkuję się w tej chwili pokalem półlitrowym. Nigdy nie nalewam do pełna, zawsze zostawiam taki margines. Zobaczycie zresztą. Woda się zagrzała. Wlewam 3/4 miarki. I trzeba uważać, bo to jest wrzątek. Przelewam do tej większej miski, odstawiam i powolnymi ruchami, chciałam powiedzieć szybko, nie, powolnymi, żeby nam się nie rozlało, to jest wrzątek, żeby nas też nie poparzyło i nie zniszczyło wszystko wokół. No i żeby potem nie było dużo sprzątania, bo galaretka ma to do siebie, że jak zastygnie, to się robi silikonowa masa i trudno jest się jej pozbyć z wszystkich innych rzeczy. Myślę, że wystarczy. Tak można delikatnie sprawdzić, czy na dnie nie zostało trochę galaretki. Zawsze zostanie. Teraz Wam pokażę. Przelewam. Przeważnie robię to z dwóch. Teraz robię to z jednej, bo jak Wam mówiłam, ja nie jadam. W tej chwili oczywiście. Przyjdzie czas, że będę. Tak się prezentuje płynna masa w salaterce. Odstawiam ją na parapet. Na jakieś 10 minut do 15, to nie jest powiedziane, ile to ma być minut. Niektórzy wstawiają do lodówki wrzątek, ja raczej tego nie preferuję. Teraz tu została taka resztka tej rubinowej galaretki, ja się tym nie przejmuję. Wsypuję galaretkę agrestową. Podłączam jeszcze na chwilę, żeby się bardziej zagotowała woda. Oczekuję chwilę, ona zaraz będzie bulgotać i się wyłączy. Tak jak słyszeliście, znowu nalewam 3/4 pojemności. Nie za dużo, nie za mało. Zalewam. Coraz cieplejsza jest ta szklanka. Zalewam miskę. Czy co, jakoś dziwnie gorące. Nie, to żart. Zalewam agrestową galaretkę wrzątkiem. Mieszam, aż 99% galaretki z dna zostanie wchłonięte przez wodę. I mieszam. Ja wiem, że to nudne trochę, no ale każda galaretka, ja nie kupuję. Powinno się, jak się je miesza, potem już jak zastygnie i się kroi, się miesza kolory w salaterce jako deser, powinno się pewnie kupować z tej samej firmy. Ja czapię, wkładam do koszyka, powiem tak ładnie. W sklepie, jakie są na półce, sprawdzam tylko, jakie są najtańsze i jak gabarytowo to wygląda, bo nieraz się okazuje, że są tańsze, a gramów jest dużo mniej, także lepiej sprawdzić też pojemność galaretki, innych też rzeczy, nie tylko galaretki. Płynna masa agrestowa wygląda tak. Na parapet. Przepraszam, że zasłoniam Wam ekran. No i trzecia część. Cytrynowa. Z
ciekawości. Cytrynowa jest z Delekty, agrestowa jest z Delekty, a rubinowa jest z Wodzisławia. Ok, zalewam. Pewnie się dziwicie, czemu nie pstryknęło, bo nie podgrzałam już do wrzątku, bo i tak już jest dwa razy podgrzewana woda, więc i tak się roztopi ta galaretka. Ok, dobra, mieszamy cytrynową. Ta najpiękniej pachnie cytryną, najbardziej intensywnie z tych wszystkich, ale z kolei rubinowa najładniej wygląda, jak zastygnie, się kroi. Zresztą widzieliście dwa razy w moich filmikach. O, proszę bardzo, tak się eksponuje. Przelewamy do tej mniejszej salaterki. I popatrzcie, żeby Wam pokazać, o, jestem praworęczna, jest mi trochę niewygodnie, ale ja prawie do końca przelewam, ale zostawiam na końcu tą żelatynę, potem ciężko jest ją umyć z dużej miski, a co dopiero z małej, i stawiamy na parapecie. I tak, tak jak mówię, teraz już minęło około 5-7 minut, zanim się z tym uporałam, jeszcze 7 minutek wkładam do lodówki, tak jest, do lodówki. Tu sprzątamy, wszystko wyrzucamy do recyklingu. I co? I czekamy, aż zastygnie. Potem kroimy. Już kroić Wam nie będę pokazywała, bo ostatnio Wam pokazywałam. Aha, chciałam się Wam pochwalić jedną rzeczą. W sklepie Netto moja córka zauważyła taką herbatę. Lloyd się mówi, wymawia. 80 tabletek, 80 torebek oczywiście. Jakiś tu konkurs jest, ale znając życie, to ja nigdy nie zdążę z konkursem, bo zawsze jest już po czasie, ale nie o tym. Słuchajcie, to jest zwykła, ach, już teraz wiem, chciałam powiedzieć zwykła czarna herbata. Tak, ona jest zwykła czarna herbata, ale proszę, aromatyzowana. Tu przeczytałam super ekstra, ale tym drobnym maczkiem już nie. No bo chciałam się pochwalić, że czarna herbata, a tak pięknie pachnie, no żebyście czuli ten zapach. Naprawdę, no przepięknie. Już ją parzyłam wczoraj, bo wczoraj zrobiliśmy zakupy, już ją parzyłam. Myślę, że taka pachnie, wiecie co, pachnie prawdziwą herbatą, taką jak w latach 80. była. Jak się otwierało paczkę z herbatą, to pachniała herbatą. Teraz niestety, że tak powiem kolokwialnie i brzydko, gazetą. Te najtańsze, no takie super tanie, no ta akurat jest naprawdę firma, i no herbata też bardzo dobra, smakuje wyśmienicie, gorzka i z cukrem też smakuje super. Także polecam, sprawdźcie sobie, ona kosztowała chyba 4 zł w Netto i 80 torebek, także no warto, polecam. Sprawdźcie sobie, ja Wam życzę smacznego przy galaretkach, już tu sprzątam, jak zwykle bałagan, ale proszę, nie hejtujcie mnie za ten bałagan, no jak się robi, to i bałagan musi być. Ja się z Wami żegnam, kończę ten filmik instruktażowy. Jak Wam się podobało, to wiecie co zrobić. Jak chcecie być na bieżąco, to zasubujcie mój kanał. Bardzo Wam dziękuję. A no oczywiście dziękuję Wam za wszystkie komentarze i za bardzo miłe słowa. Na samym końcu powinnam to powiedzieć na początku, ale na początku tak chciałam trochę przez żołądek do serca. Bardzo Wam dziękuję, bardzo. Jestem bardzo szczęśliwa. Czekam na więcej komentarzy, czekam na więcej maili. No i co? I życzę Wam wszystkiego dobrego. Wchodźcie na mój kanał. Pa, pa!